Hej, hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Mata, to kolejny jednostrzałowiec na naszym kanale. Dzisiaj pragnę powitać was w gwincie Wiedźmińskiej Grze Karcianej, do której bety zamkniętej, udało mi się dostać. Cześć, jest nam bardzo niezmiernie miło powitać się w zamkniętej becie gwinta. Wielkie dzięki za pomoc w stosowaniu gry. Od czasu do czasu możesz też trafić na błędy, gdyby to się stało skontaktuj się tak, więc informacji znajdziesz tu i tam. Chciałbym ci podziękować, że jesteś z nami i życzymy miłej zabawy z jeźdźnikiem pozdrowieniem zespół Gwinta, czyli CD Projekt Red. Zalogujmy się na moje konto na GOG-u i będziemy mogli spróbować jakby rozpocząć grę. Proponuję zagrać sobie jakiś samouczek, po czym może jakiś gierka. Witamy ponownie, bo już próbowałem włączać grę. Dobrze. Tak więc potyczka internetowa, samouczek to chyba będzie dla nas najlepsze. Zamknięta beta to wersja podstawy gry. Mamy jakąś kartę, wzmocniona balista. Nigdy nie trafia w samo miejsce, po dłuższym zastanowieniu może tam być duży problem. Oblężenie, lojalna karta. Karcianki nigdy nie były moją mocną stroną. Zobaczymy. Mam jakieś karty. Po ukończeniu samouczka otrzymasz darmowe karty. Możesz być pomijać, nie będę pomijać. Gwint to gra, w której dwie armie ścierają się w śmiertelnej walce na polu bitwy. Celem gry jest pokonanie oponenta w dwóch rundach. To są korony zwycięstwa. Korona oponenta znajduje się u górnej części, twoja na dole. Każdy, który zdobędzie dwie korony, wygrywa mecz. To jest całkowita siła twoich jednostek. Gracz, którego jest większa na koniec rundy, zdobywa połowę tej korony. Dobra. Jak widzisz, niektóre karty leżą już na polu bitwy. To karty jednostek. Umieszczenie ich na planszy powiększa całkowitą siłę twoich jednostek. Każdy ruch z graczy może zagrać tylko jedną kartę przez swoje kolejki, potem następuje ci standardowo taki jakby jaty system. Dobra, no to już tutaj też rozpoczyna mój oponent. Każdy z kart ma przypisaną pozycję, w której może być zagrana. Na przykład bies może być łączony tylko wyłącznie na bliskim starciu. Karta historycznego mglaka może być zagrana tylko w rzędzie dalekiego zasięgu. Nazywam każda karta gryfa tylko w rzędzie jednostek oblężniczych. Aby dowiedzieć się, którego rzędu przyjrzy się ikonie. Dobra, widać wszystko. Zagraj kartę Geralt. Nie wiem, czemu mi się tak te karteczki tną, mimo... O, już się nie tną. Geralt jest tutaj. Nienawidzę portali. Karta Geralta trafiła na pole bitwy, dzięki temu całkowita siła twoich jednostek jest wyższa. Zagraj pozostałe karty w dowolnej kolejności. Radański rycerz. Niech żyje, żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. O, widzę, że rycerz niezbyt ciekawy. Moja tura. Spasował. Wygrywam tę turę. 33 do 28. Udało nam się wygrać. Zwycięstwo. Całe szczęście. Udało nam się to wygrać. Chociaż tyle. Idzie teraz? Wyjdź, tak? Chyba wyjdź. Kahir. Czy Cahir? Nie wiem, jak to pisałem, czy też tamto. Może jeszcze sobie... zaawansowane mechaniki spróbuj... albo nie, spróbujemy... Dobra, samouczek sobie tym razem odpuścimy. I... chociaż może jednak zaawansowane mechaniki mogą nam się przydać, bo kto wie, w sumie nie grałem, nie wiem za bardzo jak to będzie. Ładuje się jeszcze. Okej, zobaczymy. Okej. W tej grze dowiesz się o przebiegu rund oraz zdolności kart specjalnych. Kontynuuj. W tej fazie możesz wymienić inne karty do trzech, karty na inne do trzech, które według ciebie nie przydadzą się w danej bitwie. Okej, które... Mogę wymienić 3 karty, chcę sobie wymienić. Lub dowód. Znaczy też... Większych sił... Nie. O nie, ona się przyda. Nie. Niech to! Nacisnąłem. No nic. No to ta się na pewno nie przyda. Wymień atrapa, róg dowódcy oraz brzask. Atrapa, róg dowódcy oraz brzask. Wymieniłem. Dobra, zaczynamy przeprzenie rundy kartami wysokiej wartości. Okej, zagraj kartę Geralta. Miejmy to za sobą. No, miejmy to za sobą. Twój oponent teraz zagra kartę, którą ma specjalną zdolność. Dzięki temu pojawią się wszystkie kopie zagranej właśnie karty, którą oponent ma w talii. Zobaczmy. Niektóre jednostki posiadają specjalne umiejętności, pozwalające im na zadawanie obrażeń innym jednostkom. Zagraj kartę Vernon Roche i wybierz celownik, któremu chcesz zadać obrażenia. Za północ! Za Temer! I temu chcę zadać obrażenia. W momencie, gdy siła jednostki spadnie do zera, przenosi się na cmentarz gracza. Czasami nam się widzę przyczynia, czego nie za bardzo rozumiem, ponieważ wcześniej wszystko ładnie chodziło. I zresztą teraz widzicie też, że wszystko ładnie, pięknie chodzi. Redański rycerz. Bije tu. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiaj. Twój oponent draga teraz kartę specjalną. Pożogę. Ta karta niszczy najsilniejszą jednostkę na polu bitwy. Sorry, Geralt, chyba po tobie. A, najsilniejszą. No to... Jak widzisz, Pożoga nie zadziała na Galarta ani na Vernona Roche. To dlatego, że ich karty są złote. To te karty są odporne na efekty specjalne. A, fajnie. Teraz dobry moment, by zakończyć rundę. Twój oponent musi włożyć dużo kart, żeby przebić twój wynik. Dzięki temu w kolejnej rundzie będziesz miał mniej kart niż wszyscy, sprawicie, że będzie łatwiej go pokonać. Pamiętaj, aby przegranie rundy nie oznacza przegranej bitwy. Aby wygrać, jeden gracz musi wygrać 2 z 3 rund. Spasuj, zaznaczając monetę, a następnie wciśnij lewy bądź spację. Spasowałem. Dobra, jak chcecie. Jak uważacie, że tak powinno być, to dobra. 20 teraz ma. Ten koleżka. O kurde. Ależ nam pojechał. Chyba za dużo. Przeciwnik wygrał. Ale nie za bardzo rozumiem, czy ja przypadkiem nie za dużo razy spasowałem. Zaczyna się kolejna runda. Poprzednio wygrał swój oponent, dlatego on teraz odpoczyna. Na początku drugiej rundy obaj gracze dociągają po 2 karty stali. Jak widzisz, masz teraz przewagę nad oponentem, bo on ma zaledwie kilka kart, a ty masz wciąż wiele. Kontynuuj rozgrzewkę. Rozgrywkę nie doczytałem. O, dociągnąłem jakieś karty. No nic, no to redańskiego rycerza wrzucimy. Aha, on pierwszy, bo wygrał. No tak, zapomniałem. To redańskiego rycerza wyciągniemy. Lepiej się poddaj. Co on to wyciągnął? A, dostaliśmy. Mamy kogoś właśnie tak, balistę mamy. Ile on zadaje? O 3. No to dobra, niech dostanie ten koleżka. O nie, włożył aż 2 do balistycznych. Dobra, moja tura. To jeszcze jednego balista. Zaciągniemy. I... No, ubijemy tego. Ubijemy Wiwernę. Spasował. Brak. Masz też więcej punktów niż twój oponent, który właśnie spasował. Nie ma sensu używać więcej kart. Pamiętaj, że będziesz potrzebował kart do zagrania w kolejnej rundzie. Zakończ rundę, zaczynając monetę, następnie wciskając lewy. A, czyli jak oboje spasowali. A, czyli początek ostatniej rundy. Dobra, teraz może być niebezpieczniej. Rozpoczęła się 3. runda, więc zarówno ty, jak i twój oponent macie po 1 karcie, dociągacie po 1 karcie. Macie także po połówce korony. Oznacza to, że osoba, która wygra tę rundę, wygra bitwę. No to dobra, zacznijmy. Proponuję rozpocząć od... standardowo od rycerza. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Ciągnęła jakąś wran wojownika. Lekka jazda białej chorągwi, niech będzie tutaj na wsparcie. O nie! Ajajajajaj. Ajajaj. Pasuję go trochę dojechać. O 3 chociaż mu odjęło. Spasował. Nie, nie spasował. Teraz swój opponent masz więcej punktów niż swój opponent. Możesz zagrać przez tę kartę lub zakończyć rundę. W obu przypadkach wygrasz, ponieważ twój przeciwnik spasował i nie może podwyższyć swojego wyniku. Macie jakiś cokolwiek? Moje badania są ważniejsze niż to. I udało się nam. Moja tura. Larum do broni! Larum do broni. Dobra, i tak go już zjechałem, to nie ma sensu kontynuować. Spasowano. Wygrałem 33-7. Udało się. Zwycięstwo. Okej, udało się. Wyjdź. No i spróbujemy jakiś normalny meczyk, no i na tym sobie zakończymy nasz jednostrzałowiec. Dobra. Wyjdź samouczka, gra. Jakąś potyczkę. Słusznie, zagraj wierną kopię brązowej jednostki, zagraj Eredina. Co to w ogóle jest? Tak nie za bardzo. Proszę, może zatrzymaj wyszukiwanie. Weźmiemy tą pierwszą, najprostszą. Ajajaj, chyba się nie udało. Baba cmentarna, uważaj, leżysz po trupach, smacznych trupach. Ajajaj. Eredin, zagraj Eredina. Po zakończonej jednostki. Jakieś ostatnie słowa? O mój Boże, moi drodzy, no to próbujemy. Którą chcesz wymienić? Karta specjalna, karta specjalna. Mglaka chcę wymienić, drugiego mglaka chcę wymienić. I w sumie. I gęstą mgłę. Przeciwnik wymienia karty. Ruch przeciwnika. Czekamy. Wrzuca krowę. To ja wrzucę coś średniego. Wrzucę mu gula. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co się stanie. Popatrzmy. Mamy 4. A, szedł mocno. Wrana wojownika mi tu pocisnął. Golema. Po usunięciu. 2 gule. Wojownik dzikiego gonu. Śmierć idzie po ciebie. I obniżymy mu o 1. Czy coś się stanie teraz? Ta krowa coś może zrobić? No nie wiem. Nie wiem, ja nie ćwiczyłem żadnych specjalnych taktyk, a on mógł ćwiczyć. Gracz Forgotten Ash. Możliwe, że ćwiczył, bo widzę, że ostro wchodzi. Bardzo ostro. O nie, ta karta czart, o której była mowa. Może wrzucimy... No to wrzucimy mu pożogę. Wciąż nas niszczy. Wciąż wygrywa. moglibyśmy wrzucić po prostu Geralta. Wtedy byśmy mieli większą, wydaje mi się, że przewagę. To jest zdecydowaną. Ten kolega jeszcze wybiera. A co to w ogóle jest? Grom. Wybierz 320 jednostki. O! Ale świetne. Ale świetne. To Grom może nam się ultra przydać. To proponuję zatostować Geralta w pierwszej linii. Co to jest? Jest. Geralta, a potem użyjemy tego eliksiru. Miejmy to za sobą. Mogę kogoś zniszczyć tutaj? Chyba nie. Zobaczymy. Co teraz zrobi nasz kolega. Przeciwnik. Nie oczekuję tego, że wygram, ale byłoby bardzo miło. Chyba, że on teraz użyje pożogi. Nie, użył. Gula. Ojejku, wciął jego. 25 mają. To chyba to. Czy miały być 3 sąsiadujące jednostki? Czemu Geralta nie... Aha, jeżeli nie są złote. Mamy krowę. Ale nasz teraz wyprzedził. Pogoda. Tak jak czyste niebo lub przełom. Nie będę grał Eredina. Zagram Golema. Nie mam żadnych kart do tyłu. Nie mogę nic innego zrobić. Jak mi kogoś zrani, to mam problem. Zobaczymy, zobaczymy. On chyba się wzmocnił mocno. Kartę wrócił sobie na cmentarz, wyprzedza mnie już o 5. Ostatni golem. Jaki mi tu pozostał? No nic. O nie, kogo zatestował? Co on zrobił? Nie wiem, co on nawet zrobił. Zagrałem Redina. Fajnie. Ale co mi to dało? Wciąż moje karty mają plus 5. Czy dalej mam ruch? Nie, nie mam już ruchu. Spasował. Mogę też spasować i wygram. Tak to chyba działało, prawda? Tak, dokładnie tak to działało. Początek drugiej rundy. Umiejętność potworów aktywowana. Wow. Wszystko mi do cmentarza poszło. Będę miał więcej kart? Mam więcej kart. Mniejszy golem, mniejszy golem, mniejszy golem o wartości 1. Mglak. Nie są złote. Powinno być lepiej. Zobaczymy. Zatestuję Eredina. Chyba użył Eredina. Jakieś ostatnie słowa? Nie, nie mam żadnych ostatnich słów, drogi Eredinie. Czy mogę kogoś zaatakować? Chyba nie. Za bardzo tak się nie opłaca go wrzucać. No to mglaka to użyjemy. Prowadzimy o dosyć dużo. Nie wiem, jakie on ma tam jeszcze karty, co mnie trochę niepokoi. Krowa czempionka. A, mamy jeszcze krowę czempionkę. 27 do 49, będzie... No nic, no to wykorzystajmy wszystkie karty. Z panem Forgotten Ash. Krowę czempiankę, której moc się zwiększy chyba. Nie zwiększyła się. To my też spasujemy. 50 do 33. Wygraliśmy także tę rundę. Mam nadzieję, że to nie było ustawione przez komputer. Zobaczymy za sekundę. Zwycięstwo. Dobra gra. Dzięki pointowi Forgotten Nash otrzymujesz nagrodę 5 razy... coś tam. Pogratuluj przeciwnikowi. To była dobra gra. Nagrodę dnia. A, musiałbym wygrać 6 rund, żeby dostać jakąś nagrodę. Zdobyta nagroda jakaś jest? 15 zł. Doświadczenie? 136. Nieźle. Wejdź. No i moi drodzy, na tym by polegała ta gra. Tak by... nie będę teraz chwilę grał. Tak by to wyglądało, tak by wyglądał gwint jeszcze w zamkniętej becie. Już niedługo, bo za niecały tydzień chyba otwiera się... Nie, w każdym razie bardzo niedługo otwiera się... Otwiera się gwint w otwartej becie, a potem oczywiście przechodzi do free to play, czyli za darmo, z opcjonalnym kupowaniem właśnie tych rzeczy tutaj. Dziękuję wam za obejrzenie i zapraszam do kolejnych jednostrzałowców. Hej, hej. Na razie, cześć.